Przede wszystkim chciałabym zacząć od tego, że bardzo serdecznie dziękuję organizatorom dzisiejszej konferencji za zaproszenie mnie i za możliwość przedstawienia również przede wszystkim chyba wyników badań mojego projektu, który był realizowany przez ostatnie 4 lata. I myślę, że poprzednia prezentacja stanowiła świetny wstęp do tego, o czym ja chcę powiedzieć dzisiaj. A dzisiaj chciałabym wpisać wyniki tego mojego projektu w typologię migracji, która została w 2011 roku opublikowana, czy wydana, której z autorem był m.in. Renaud, która właśnie migracji środowiskowej, nie ukrywam, że ja tutaj jestem fanem bardziej właśnie tego określenia, podzielił migrację środowiskową na 3 części. Tutaj widać, na 3 typy. Tutaj widać 2, nie widać environmentally forced migrants, czyli tych osób, które uciekają przed environmental emergency migrants, przepraszam, tych osób, które uciekają ze względu na nagłe sytuacje typu tsunami, trzęsienie ziemi, pożar i tak dalej. I tymi zjawiskami nie chciałabym się zajmować, tą grupą migrantów również nie chciałabym się zajmować dzisiaj. Natomiast chciałabym się zająć tymi, którzy opuszczają swoje miejsce zamieszkania ze względu na postępującą degradację środowiska przyrodniczego bądź jego stopniową degradację, czyli zmiany czy migracje, które następują w wyniku utraty funkcji ekosystemu. Tutaj ten żółty kwadracik to jest taki mały element, który ja dodaję do tej typologii, czyli zmiana czy utrata funkcji ekosystemu, która następuje na skutek nagłego przyrostu, czy nie nagłego, ale ogólnie przyrostu liczby ludności, wskutek czego środowisko przyrodnicze przestaje zaspokajać potrzeby lokalnej ludności. I tutaj tak jakby przejść ten schemat, mamy po pierwsze, następuje na skutek tej degradacji środowiska przyrodniczego bądź przyrostu liczby ludności, następuje pogorszenie warunków życia ludności, która tam mieszka. W wyniku dochodzi do emigracji i teraz mamy 2 ścieżki. Jedna, decyzja o migracji podejmowana jest tak naprawdę bez związku z czynnikami czy zmianą środowiska przyrodniczego. I te osoby sobie odkładamy, to nie są migranci środowiskowi. Natomiast jeżeli ich migracja w jakikolwiek sposób jest związana ze środowiskiem przyrodniczym, to mamy dwie opcje. Z jednej strony mamy te osoby, które wyjeżdżają, pomimo że w miejscu zamieszkania były jakiekolwiek alternatywne źródła utrzymania. I o takich osobach mówimy, że to są migranci powodowani środowiskiem przyrodniczym, czyli environmentally motivated migrants. Z drugiej strony mamy environmentally forced migrants, czyli migrantów przymusowych, tak, czyli przymusowych migrantów środowiskowych. I to są osoby, które wyjechały ze względu na środowisko, jakby zmiany w środowisku przyrodniczym i albo obszar, z którego wyjechały, już nie istnieje, albo nie było alternatywnych źródeł utrzymania w danym obszarze, albo owszem, są alternatywne możliwości znalezienia alternatywnego źródła dochodu, ale ich wdrożenie bądź uzyskanie wymaga dużego czasu bądź dużych nakładów finansowych, które nie są możliwe do pozyskania w danym momencie czy przez społeczność lokalną. I teraz cały ten diagram, który przed chwileczką był taki ładnie rozrysowany, włożyłam do tabeli i spróbuję ten diagram uzupełnić, odpowiadając na tak naprawdę 3 pytania. Po pierwsze, które elementy środowiska przyrodniczego stanowią ograniczenie dla rozwoju? Po drugie, w jaki sposób środowisko przyrodnicze wpływa na podejmowanie decyzji o migracji? I po trzecie, czy migrantów z badanych obszarów można nazwać migrantami środowiskowymi? Przedstawię, czy na te pytania odpowiem na podstawie 3 obszarów. 1 w Maroku, Oaza Mhamid, i 2 w Tunezji. Ten bardziej na północ to jest Oaza El Fawar, bardziej na południe Oaza El Fersh. Wszystkie 3 obszary leżą na obrzeżach Sahary. Wszystkie 3 to są tereny płaskie z pojedynczymi oazami. Wszystkie 3 leżą w strefie suchej. Wszystkie 3 uzależnione są od dostępu do wody. A 3 prowincje, 3 gminy, może nie do końca zbliżona liczba mieszkańców, różne historie. Oaza Mhamid w Maroku jest bardzo tradycyjną oazą, tak naprawdę z kilkusetletnią historią, sięgającą podróży karawan przez pustynię na szlaku solnym. Oazy tunezyjskie to są obie oazy, które powstały tak naprawdę w XX wieku, albo bądź na początku, jak to w przypadku El Fersh, bądź w drugiej połowie, to jest przykład El Fawar. Ich rozwój tak naprawdę sięga czasów tuż przed uzyskaniem niepodległości przez
Tunezję. Wszystkie trzy oazy dla nich tradycyjnym źródłem utrzymania było rolnictwo. Ze względu na sąsiedztwo granicy El Fawar i Mhamit, również część ludności nie pracuje w wojsku. El Fersz musiało, ludność musiała znaleźć troszeczkę inne źródła utrzymania. Badania były prowadzone od 2015 roku z wykorzystaniem metod mieszanych, gdzie metody ilościowe, ich celem było ogólnie dostarczenie informacji o obszarze badań, a jakościowe, wywiady jakościowe pogłębione miały na celu przede wszystkim dostarczenie możliwości zrozumienia wpływu poszczególnych czynników środowiska przyrodniczego na możliwości rozwoju rolnictwa oraz na migrację. A także we wszystkich oazach były przeprowadzone wywiady kwestionariuszowe. A wywiady były, oprócz tego z wybranymi gospodarstwami, czy tak naprawdę głowami gospodarstw, były przeprowadzone wywiady pogłębione. Wywiady były prowadzone po francusku. I teraz przechodząc do wyników i do próby odpowiedzi na postawione pytania. Które elementy środowiska przyrodniczego powodują migrację? I już 10 lat temu, prawie już 11, Afifi i Warner napisali, że najbardziej znaczącymi czynnikami środowiska przyrodniczego w kształtowaniu migracji są jakość gleby i dostępność odpowiedniej jakości wody. W momencie, kiedy mówimy o strefie suchej, to warto się przyjrzeć przede wszystkim tej drugiej części, czyli jakości wody. Każdy z obszarów musi mieć jakieś źródło wody. W Mhamit tak naprawdę to jest koryto rzeki. Tylko żeby było ciekawie, to jest koryto rzeki, które prowadzi wodę maksymalnie 5 razy do roku. To jest woda, która jest spuszczana 5 razy do roku z tamy, która jest położona 300 km powyżej. Oprócz tego niektórzy z gospodarzy mają ten przywilej, że mają studnie. Gdy pierwszy raz prowadziłam badania w Mhamit w 2003 roku, studnie miały średnią głębokość, w 2005, średnio miały głębokość 7 metrów. W 2016 średnia głębokość to było 15 metrów i jakość tej wody była bardzo zła. Jeżeli chodzi o El Fawar, wód powierzchniowych właściwie tam się nie wykorzystuje. Przede wszystkim jako źródło wody służą wody artezyjskie bądź subartezyjskie i głębokość odwiertów to jest od 80 do 250 metrów. Nie muszę mówić, jak wysokie są koszty takich odwiertów. Oprócz tego władze w tamtej rejonie jest jeden odwiert do wód geotermalnych, które również są wykorzystywane do nawadniania. El Fersz bazuje na studniach, których głębokość sięga 15-30 metrów w zależności od miejsca i dodatkowo mają system, który gromadzi wodę deszczową. I pytanie było o to, jakie czynniki powodują zniszczenie plonów. To pytanie ma sens w przypadku dwóch oaz, Mhamit i El Fawar. I o ile w Mhamit głównym powodem zniszczenia plonów jest zbyt mała ilość wody w kanałach, czyli tak naprawdę zbyt mała ilość wody została spuszczona bądź doprowadzona od tamy. I tu warto powiedzieć a propos pomocy rozwojowej, że w 2016 roku otwarto w tym, koło tej tamy elektrownię słoneczną, i dzięki tej elektrowni słonecznej woda nie dopływa już 5 razy, tylko 4. Również w Mhamit problemem jest akumulacja materiału piaszczystego oraz choroba roślin zwana baju. Gorący wiatr i złej jakości bądź zbyt mało wody w studniach. Jeżeli chodzi o El Fawar, to tutaj głównym problemem jest gorący wiatr bądź fale gorące, które niszczą plony daktyli. Również zbyt mało wody w kanałach. Co ciekawe, tylko w El Fawar w wywiadach ilościowych pojawił się problem złej jakości gleby, ale w Mhamit również jest to problemem. I to wyszło bardzo wyraźnie w wywiadach pogłębionych, gdzie gospodarze mówili wprost, i to ci gospodarze, którzy właśnie mieli studnie, że woda ze studni jest słona i gleba też jest zasalona, a to nie jest dobre dla plonów. Jeśli pola są przygotowane dla rolnictwa, wtedy w pierwszym roku mam dobre plony, ale w kolejnym roku można zobaczyć sól na powierzchni ziemi i plony są słabsze. To nie jest śnieg tam z tyłu, to jest sól. W El Fersz nie dochodzi de facto do zniszczenia plonów w takim rozumieniu, że gospodarz nagle 50% plonów jest zniszczonych. A tam dużo większym problemem jest obniżenie jakości. I dlatego dużo większy sens ma przedstawienie danych, które ilustrują
co powoduje zmniejszenie dochodu z rolnictwa. I tutaj w pierwszym rzędzie wymieniana jest zła jakość gleb, oczywiście brak wody, ale również brak możliwości powiększenia pól uprawnych, co de facto związane jest z brakiem studni w dalszych obszarach. W ten sposób uzupełnia nam się pierwszy wiersz tabeli, czyli mamy zachodzącą powolną degradację środowiska przyrodniczego. I jeszcze o tym nie mówiłam, ale we wszystkich trzech obszarach nastąpił gwałtowny przyrost liczby ludności. I dochodzimy do drugiego punktu, czyli do odpowiedzi na drugie pytanie, w jaki sposób środowisko przyrodnicze wpływa na podejmowanie decyzji o migracji. I to najlepiej chyba zilustrować po prostu na takim ciągu przyczynowo-skutkowym. W Mhamid w 72 roku 300 km powyżej została wybudowana tama. Ona bezpośrednio wpłynęła na zwiększenie nieregularności przepływu wody w korycie rzeki. To spowodowało obniżenie poziomu wód gruntowych, wzrost mineralizacji wody do nawadniania, degradację gleb. Innymi słowy, ograniczenia dla rozwoju rolnictwa. Przy jednoczesnym wysokim poziomie urodzeń i wzroście gęstości zaludnienia nastąpiło pogorszenie sytuacji ekonomicznej miejscowej ludności. Miejscowa ludność została zmuszona do szukania alternatywnych dla rolnictwa źródeł dochodu. I tutaj oczywiście jedną opcją było wojsko, ale wszyscy nie mogą pracować w wojsku. Drugą opcją było rozwój turystyki, który był bardzo intensywny i Azja przez kogoś, kto był w Maroku, na pewno słyszał o Mhamid. Natomiast po 2008 roku tak naprawdę rozwój turystyki uległ stagnacji, albo tak naprawdę trzeba powiedzieć, że jest zapaść, a wszystkie pięciogwiazdkowe hotele, które funkcjonowały pięknie w 2008 roku czy w 2009, gdy realizowaliśmy projekt właśnie o zrównoważonym rozwoju, z polskiej pomocy, żeby nie było, o rozwoju zrównoważonym turystyki w tym regionie, to owszem, te efekty widać, tylko że te hotele są już zamknięte. No i w efekcie tak naprawdę jedyna opcja to jest emigracja, przy czym głównie do dużych miast Maroka, bo granice Europy są zamknięte. I o związku zmian w środowisku, czy degradacji środowiska, respondenci mówią wprost. Przed wybudowaniem tamy uprawialiśmy wszystkie pola, a wtedy było ich dużo. Po wybudowaniu tamy były lata wilgotne i lata suche. Susza panowała przez 5 lat. W 1977 roku wyjechałem. Nie było rzeki, nie było wody, nie było deszczu. Musiałem wyjechać, aby żyć. Właściwie prawie wszystkie gospodarstwa w Mhamid mają przynajmniej jedno alternatywne do rolnictwa źródło dochodu. I to są albo dochody z armii, czyli z tego, że ktoś z członków rodziny jest zatrudniony w wojsku, albo to są przesyły od osób, które wyjechały, środków. Inne, ale tak naprawdę w 2016 roku czy w 2015, jak były badania ilościowe robione, to o turystyce już można nie mówić. Chociaż w 2005, gdy robiłam pierwsze badania, to w co trzeciej rodzinie dochody z turystyki, znaczy w każdej rodzinie były trzy źródła dochodów, turystyka, wojsko i rolnictwo. Jeżeli chodzi o LVR, tutaj mamy troszeczkę inny schemat. Z jednej strony mamy przyrost liczby ludności, ale także na swój sposób zmieniające się środowisko przyrodnicze, bo miejscowa ludność zauważa pewne zmiany również w ociepleniu klimatu, czy może w, co może jest bardziej adekwatne i częściej się pojawia w literaturze, w zmienności klimatu, czyli nasilaniu się czy zwiększonej częstotliwości występowania lat suchych. Takie zmiany powodują niewystarczające dochody i konieczność zwiększenia powierzchni uprawnych. A jednak w momencie, kiedy doszło do zwiększenia powierzchni uprawnych, nagle się okazało, że te pierwotne odwierty do tych wód głębinowych są niewystarczające. I pola, które uzyskiwały, czy miały dostęp do wody do nawadniania raz w tygodniu, nagle mają tę wodę raz na miesiąc. Dla super palm daktylowych, jednego z lepszych daktyli, które często są sprowadzane również do Polski, Deglet Nur, tak? Konrad, popraw mnie, jeżeli coś przekręcam, to jest za mało. I to powoduje, że też jakość tych plonów jest dużo niższa. Przy niewystarczającej ilości wody do nawadniania jest potrzeba nowych studni. Ale państwo nie jest skore do tego, żeby te nowe studnie tak wykopać, odwywiercić. W związku z czym jest potrzeba oddolnych inicjatyw, ale na to potrzeba środków. I te środki są znajdowane przez emigrację. Ci, którzy wyjechają, tych stać. Oprócz tego ludność się
organizuje w takie małe 3-7 gospodarzy jest w stanie sfinansować jedną studnię. Tylko, że nowe studnie są niekoniecznie kontrolowane i powodują na przykład to, że inna studnia obok wysycha, a że jakość tych wód się obniża. Dodatkowo mamy nowe pola, jednak nadal jest przyrost liczby ludności, jest konieczność nowych studni. I tu mamy zamknięte koło. I to jest to, co mówią mieszkańcy. To jest oczywiste, że chcemy rozwijać rolnictwo. Jednak problemem jest woda. Jeśli byłaby woda, nie musielibyśmy szukać innego zatrudnienia. A ponieważ nie ma wody, musimy szukać innego sposobu na to, aby żyć. Tutaj już mniej gospodarstw, ale nadal bardzo dużo, bo 70% ma co najmniej inne źródło utrzymania niż rolnictwo. I to podobnie jest wojsko czy dochody od osób, które wyjechały. Także praca na budowie bądź tak zwana praca dorywcza, aczkolwiek tutaj trzeba przyznać, że to jest głównie w rolnictwie. I trzeci z obszarów, Elfersz. On jest o tyle ciekawy, że tam zostały przeprowadzone już działania naprawcze, o ile można je tak nazwać. Ale zaczynając od początku. Oaza powstała, nastąpił rozwój rolnictwa, gospodarze wykopali swoje studnie i wszystko było fajnie do momentu, kiedy do oazy doprowadzono prąd. W momencie, kiedy doprowadzono prąd, możliwe stało się zamontowanie przy studniach pomp elektrycznych. Jak każdy może pompować tyle wody, ile chce, bardzo szybko doszło do degradacji tego poziomu wód. W 90 roku, w momencie, kiedy dodatkowo przyszła susza, sytuacja była tak drastyczna, że ludzie zaczęli korzystać ze swoich koneksji z sąsiednich, z rodzin, którzy wyjechali do Francji, do Włoch czy do Algierii, no bo bliskość językowa i bliskość granicy, i wyjeżdżali. Z tym, że potem w 2004 roku został doprowadzony wodociąg, część gospodarstw została do niego podłączona, ale to, jakie są tego konsekwencje, to tak naprawdę jest osobna prezentacja. Niemniej w 2016 roku znacznie mniej gospodarstw tutaj ma dodatkowe od rolnictwa źródło dochodu. I te źródła to jest głównie handel, budownictwo czy przekazy pieniężne. Warto jednak tutaj nadmienić, że gospodarze niekoniecznie chcieli się do tego przyznawać ze względów podatkowych i tak naprawdę i to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że często tym dodatkowym źródłem dochodu, który nie jest był wymieniany przez nich, jest hodowla, czy to owiec, czy to wielbłądów i to nie było tutaj wymieniane. I mówili też wprost o tym, że ten wyjazd w latach 80. to był wyjazd spowodowany zmianami środowiska, które sprawiły, że rolnictwo stało się mniej rentowne, zwłaszcza iż mój ojciec był tylko zwykłym pracownikiem, czyli pracował dorywczo w rolnictwie. Inny respondent opowiadał, że chciałem zarobić pieniądze, aby zbudować dom i wziąć ślub. Nie ma wystarczających dochodów z pracy w rolnictwie. To zmusiło mnie do migracji do Francji i do Włoch. On potem wrócił, ale musiał mieć ten moment, kiedy uzyskał dodatkowe źródła dochodu spoza rolnictwa. W ten sposób nasza tabela się uzupełnia dalej. Czyli mamy już ten przyrost liczby ludności, mamy pogorszenie warunków życia, które nastąpiło w każdej z miejscowości. W każdej z miejscowości ludność przyznawała się do tego, że ich migracja jest związana ze zmianami czy ograniczeniami w środowisku przyrodniczym. Dlatego ten wiersz, gdzie mówimy, że nie ma tych związków ze środowiskiem, tutaj zaznaczyłam jako nie dotyczy. Czy przyrodnicze, czynniki przyrodnicze są dominujące przy podejmowaniu decyzji o migracji? Do pewnego stopnia tak. Więc teraz pytanie, czy są możliwe alternatywy źródła dochodu? W Mhawit respondenci mówią wprost. Nie da się już pracować w rolnictwie z powodu zmian klimatu. Jeden rok jest dobry, a potem jest 5-10 lat suchych. Dlatego moi synowie tu nie zostaną. Moi synowie zdecydowali, że nie zostaną tutaj, ponieważ jak jest dobrze przez 2 lata, to jest dobrze. A potem przychodzi susza i zostajesz bez pracy. Jak nie ma turystyki i nie ma niczego innego, nie masz czego żyć w Mhamid. W El Fawar młodzi ludzie tutaj nie skupiają się na rolnictwie. Każdy myśli o opuszczeniu regionu, aby znaleźć pracę. I dużo ludzi wyjeżdża. Zwłaszcza w ostatnim roku, i tutaj jest mowa o 2016. Ponieważ z powodu braku wody dochody z rolnictwa są niskie, więc młodzi ludzie nie wahają się i opuszczają. To jest wspomniane Gidma, bo to jest jedna z
mniejszych miejscowości w Elfawar. Jeśli daliby nowe źródło wody, młodzi nie musieliby wyjeżdżać. Jest kryzys w rolnictwie, więc dlaczego mieliby zostać? I tak naprawdę w podobnym tonie są wypowiedzi w Elfersz. Zasadniczo trudno jest się utrzymać jedynie z rolnictwa, ponieważ nie mają wystarczającego kapitału. Rolnictwo nie jest dobrze rozwinięte. Jest nas tylko czworo rolników w tej wiosce, którzy są w stanie utrzymać się jedynie z rolnictwa. Jeżeli chodzi o dodatkowe źródła, to mówią wprost. Po rewolucji dochody z handlu zmniejszyły się. A jeżeli pytanie o młodych, to odpowiedź jest, z jednej strony nie są zainteresowani rolnictwem, z drugiej nie znajdują dla siebie odpowiednich miejsc pracy. Potrzebują natychmiastowych dochodów, ponieważ w rolnictwie trzeba czekać 3-4 miesiące, aby uzyskać zbiory i przychody. I tak naprawdę podsumowując, czy są alternatywne możliwości źródła dochodu? W Mhamid właściwie nie ma. Zwłaszcza w tym momencie. W Elfawar wymagają, jest to kwestia zrównoważonego dochodu, natomiast one wymagają dużych nakładów finansowych. Niemniej są dużo większe szanse, żeby to zrealizować, niż w przypadku Mhamid. W Elfersz jest wysokie bezrobocie, czyli tych alternatywnych nie ma. Czy jest możliwość rozwoju rolnictwa na tych obszarach, do których został doprowadzony wodociąg? Tak. I właśnie dlatego Mhamid, moim zdaniem, mówiłabym o migrantach przymusowych, environmentally forced migrants, a w Elfawar i w Elfersz environmentally motivated migrants, czyli migrantach motywowanych zmianami czy ograniczeniami środowiska przyrodniczego. Bardzo dziękuję za uwagę.